17 maja wspominamy błogosławioną Antoninę Messinę, męczennicę. Antonina przyszła na świat 21 czerwca 1919 roku w Orgosolo, w pobliżu Nuoro na Sardynii. Była drugim z dziewięciorka dzieci skromnego pracownika lokalnej administracji. Jej dzieciństwo wypełnione było pokorną służbą, ubóstwem i modlitwą. Bóg już w pierwszych latach jej życia przygotowywał dziewczynę na przyjęcie łaski męczeństwa. W swym dziecięcym sercu gorąco służyła rodzicom i Bogu. Nie znamy zbyt wielu faktów z jej życia. W latach szkolnych zaangażowała się w działalność akcji katolickiej. Już wtedy bezgranicznie chciała służyć potrzebującym i ubogim. Jej życie rozpoczęło się zaraz po wielkiej burzy I wojny światowej. Pozostało po niej świadectwo dziewiczej miłości do Boga i Matki Najświętszej. W ciszy cierpienia, na uboczu, odeszła do nieba. Był dzień 17 maja 1935 roku. Zakończyła ziemskie życie w wieku 16 lat, gdy podczas zbierania chrustu w lesie została zamordowana przez chcącego ją zgwałcić młodzieńca. Umarła, wybaczając swojemu prześladowcy. Uroczysty pogrzeb Antoniny stał się pierwszym aktem czci, oddany jej przez wszystkich mieszkańców parafii. Do grona błogosławionych wprowadził ją papież święty Jan Paweł II w dniu 4 października 1987 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Antoniny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.